Pamiętacie jeszcze legendę Slendermana? Pewnie tak, bo była całkiem dobrze znana swego czasu i chyba nadal jest. W końcu jest to jedna z największych horrorowych sensacji ubiegłej dekady. Do czasu jej śmierci w 2018 roku po wydaniu tego obrzydliwego filmu, ale o tym porozmawiamy sobie kiedy indziej. Ta wykreowana w roku 2009 przez gościa, znanego jako Victor Serge postać, w bardzo szybkim tempie przeniknęła do światowej popkultury i w tym momencie raczej powinien z nią znać każdy, lecz nie każdy powinien pamiętać. Stwierdziłem, że w dzisiejszym filmie powrócimy sobie do tej postaci w celu przejrzenia gier na jej temat. Od tych najgorszych, po te najlepsze. A było ich całkiem sporo, więc myślę, że będzie to całkiem ciekawy odcinek. Cześć, ja jestem Mondar, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmie, w którym zajmiemy się grami ze Slendermanem i niejako ich analizą. Nim zaczniemy, zostaw koniecznie kciuka w górę pod tym filmem oraz zostaw suba na kanale, jak jesteś tutaj nowy. Tymczasem, moi drodzy, już nie mam zamiaru przedłużać, bardzo proszę, rozsiądźcie się wygodnie, albowiem przed wami analiza wszystkich gier, no albo większości gier o Slendermanie. Chyba nie ma lepszego miejsca, w którym moglibyśmy zacząć. Slender The Eight Pages. Klasyk. Ta wypuszczona 26 czerwca 2012 roku przez Parsec Productions, kierowane przez Marka Hadleya, produkcja tak prosta, że mój znajomy zaczął mówić po włosku, to znaczy po japońsku. Mówiąc wprost, stała się klasykiem, a cała ta jej prostota stała się niejako prekursorem dla wszystkich kolejnych podrób właśnie tej produkcji, w których wystąpił Slenderman czy inne postaci z creepypasty itp. Bo nasz cel jest banalnie prosty. Zbierz 8 kartek. I tak chodzimy po lesie czy innym parku w środku nocy, jedynie mając przy sobie latarkę, w poszukiwaniu jakichś bezsensownych kartek. I niby nie jest to jakieś mega trudne zadanie, chociaż gdybym sam znalazł się w lesie w środku nocy i miał szukać jakichś cholernych kartek, to chyba bym znowu klipował się z rzeczywistości i poszedł do backrooms, bo... albo może nie. Generalnie zadanie to nie jest proste, a staje się jeszcze trudniejsze, kiedy zdasz sobie sprawę, że cały czas obserwuje cię pewien osobny mężczyzna bez twarzy, odziany w piękny garnitur, zupełnie jakby właśnie wrócił ze spotkania firmowego, tylko nie wiem, ktoś założył mu worek foliowy na łeb i ten zamiast do domku poszedł do lasu i nie wiem, szuka pomocy. Co więcej, Slenderman, bo tak właśnie nazywa się ten gościu, wraz z każdą kolejną zebraną kartką będzie stawał się coraz bardziej agresywny, a światełko twojej latarki będzie coraz słabsze. Dodatkowo, jeżeli za bardzo się do niego zbliżysz, bądź popatrzysz się na niego przez zbyt długi czas, będziesz martwy. Dodając do tego fakt, iż mapa jest ogromna, bardzo łatwo się tutaj zgubić, otrzymujemy naprawdę całkiem straszny koncept. Poza tym zakończenie gry było całkiem ciekawe i obiecujące. Otóż główny bohater po zebraniu wszystkich 8 kartek tak naprawdę nie uciekł z lasu, bo szybko został zatrzymany przez gościa bez twarzy i został z nim tam raczej na zawsze, chociaż też nie do końca, o tym trochę później. Według mnie pewną fajną rzeczą, która wystąpiła w Slender The Eight Pages, jest fakt, iż gra nie tyle co nawiązuje, co wręcz korzysta z pewnych lokacji, które wcześniej pojawiły się w Marble Hornets. Tak, kiedyś postaram się wrócić do tego tematu, ale nie wiem kiedy. Generalnie cały ten klimat, straszność i niepokój, który czujesz, kiedy grasz tę grę, nie wiem, czy istnieje takie słowo jak straszność, ale chyba tak, złożył się na gigantyczny sukces tej gry, którego głównym fundamentem były let's play na YouTubie, które także rozpromowały co niektórych twórców, a wręcz naprawdę bardzo. Takich twórców jak PewDiePie, Markiplier, MondarX, nie, to się nie udało. Do naszego kraju również takowy trend dotarł, tylko u nas to już za bardzo nie pykło. Z biegiem lat projekt był coraz bardziej rozwijany, między innymi dodano do niego menu główne, a także na przykład tryb dzienny. Pomijmy to. I chociaż Slender The Eight Pages absolutnie nie był pierwszą grą o Slendermanie, to był naprawdę oryginalny i jednocześnie stworzył naprawdę prostą, a jednocześnie naprawdę obiecującą mechanikę, którą bardzo łatwo było skopiować, czego przykłady można by mnożyć. Tak jest, ten konkretny tytuł stworzył masę fangame'ów, z których większość jest gówniana, aczkolwiek co niektóre są naprawdę spoko, za chwilę do nich przejdziemy. Ja osobiście ze Slender The Eight Pages mam masę fajnych wspomnień, kiedy miałem jakieś 10 lat, to się w to całkiem sporo zagrywałem i w zasadzie myślę, że był to jeden z bodźców, dzięki którym w ogóle ten kanał powstał. Myślę, że gdyby nie Slenderman, to generalnie nigdy bym się tak nie zainteresował tym wszystkim, o czym mówię. Zatem tak, na ten moment mamy całkiem obiecującą grę, z fajną mechaniką i co dalej? Dalej były fangame.
Następnie po wydaniu The Eight Pages w roku 2012 powstała kolejna gra, w której Slenderman się udzielił i było to Slender's Woods. I nie, co interesujące, nie była to kopia 1:1 Slendera The Eight Pages. Chyba jedyny taki przypadek. Może nie. Generalnie gra ta była całkiem urocza i miała w sobie kilka elementów zaczerpniętych wprost z gier logicznych. Co było naprawdę ciekawe, miejscówki także były naprawdę interesujące, takie jak ten szpital, chyba? Kompletnie skąpany we mgle, czy na przykład ta posiadłość. I chociaż Slender's Woods jest trochę przeciętną produkcją z niezwykle tanią i słabą grafiką, to i tak myślę, że jest to jedna z porządniejszych gier o Slendermanie. A teraz porozmawiajmy o wysypie fangame'ów, czy też w niektórych przypadkach dosłownych kopii Slendera The Eight Pages. Na przykład za taką uważam Slender's Sanatorium, ta gra jedynie podmienia miejscówkę na tytułowe Sanatorium. Cała reszta pozostaje taka sama, znów musimy zbierać kartki i uważać na gościa, który poszedł nie tam gdzie trzeba i ma worek na głowie. Chyba nie. Aczkolwiek muszę tutaj przyznać, że samo Sanatorium jest zrobione całkiem ciekawie, a muzyka przegrywająca w tle jest całkiem klimatyczna. I to tyle chyba. W 2012 roku na telefony wydana została gra Slenderman, która była konkretnie kalką The Eight Pages, jednak być może nazwijmy ją tutaj portem, bo była dosłownie tą samą produkcją, tyle że wypuszczoną na telefony z mega okrojoną grafiką i generalnie dużo, dużo brzydszą. Oczywiście kopii The Eight Pages było więcej, jedną z najgorszych moim zdaniem było Streets of Slender, czyli wydana na telefony gra, w której chodzisz po uliczkach za Slendermanem i to było dość słabiutkie. A także House of Slender, które także zostało wydane na telefony i także było niezwykle słabiutkie. Nie można też zapomnieć o grze z 2013 roku, czyli Slender Space, która też nie była najlepsza, jednak miała całkiem ciekawie zrobione jumpscary. No może nie, bo głowa Slendermana wygląda jak jakiś grzybek z lasu. Ale co oczywiste, na bazie The Eight Pages powstały również i dobre gry ze Slenderem, tak jak na przykład Slenderman's Shadow. Była to produkcja, która naprawdę poprawiła wiele rzeczy względem The Eight Pages i naprawdę mocno usprawniła mechaniki, które już znalazły się w tamtejszej produkcji, jednocześnie przenosząc mapę... Jesus Christ. Jednocześnie przenosząc rozgrywkę na kilka map, które były cyklicznie dodawane wraz z kolejnym epizodem, który pojawiał się jakiś czas po epizodzie poprzednim. Możemy to na przykład porównać do wydawania pierwszych odsłon FNAF-a, kiedy w mega szybkim tempie pojawiała się jedna po drugiej. Tutaj było dość podobnie, jednak jak jest z tymi mechanikami? Otóż wszelkie mapy były znacznie mniej rozległe, były trochę bardziej liniowe i miały bardziej strukturę labiryntu, co naprawdę było całkiem okej. Okay. Pozostałe fangame, o których wspomniałem wcześniej, nie potrafiły utrzymać takowej atmosfery i generalnie mapy nie były nawet w połowie tak dobre jak w Slenderman's Shadow. Gra rzuca nas po dworach, podwórkach miejskich, podwórkach leśnych, podwórkach ogrodowych, wiecie o co chodzi. Wszystkie mapy naprawdę mocno różnią się od siebie i w każdej z nich zaimplementowany został konkretny element, który naprawdę daną mapę wyróżnia. Tak jak na przykład Spooky Mikołaj. Hehehe. Poza tym mechanika latarki trochę różni się od tej w oryginale, ponieważ może się rozładować, jeżeli świecimy nią na zbyt długo i wówczas musi chwilę zająć jej naładowanie. Lecz to takie tylko smaczek. Jednakże dwie najlepsze gry o Slendermanie miały dopiero nadejść. Pierwszą z nich było Haunted Memories. I wiecie co? Grafika w tej grze robi wrażenie. Światło księżyca, które odbija się w wodzie na ponad 30 cm. Wiem, bo mierzyłem. Czas spróbować tego potwora. Hehe, pozdrawiam Emerkrykę. Miejmy to już za sobą, grafika w Haunted Memories robi wrażenie, tak jak wspomniałem wcześniej. Generalnie jest to jedna z najładniejszych gier o Slendermanie, ile nie ta najładniejsza. I była wydawana cyklicznie w kolejnych chapterach i niestety po dwóch gra została porzucona przez deweloperów. A szkoda, bo zapowiadała się całkiem obiecująco. Począwszy od eksplorowania tak odważnego wątku jak Origin Slendermana, tutaj geneza tej postaci była następująca. Mężczyzna o imieniu Mark Slender został spalony przez żołnierzy SS w bunkrze, następnie przeistoczył się w samego Slendermana. Niestety, jak wspomniałem wcześniej, sam projekt poszedł do kosza po drugim chapterze, a wielka szkoda, bowiem miał olbrzymi potencjał na stanie się w przyszłości naprawdę fajną, olbrzymią grą. Oczywiście jak na standardy horrorowych indyków. W każdym razie prawdziwa gra AAA, o ile możemy tak określić, ze Slendermanem powstała jeszcze w tym samym roku. Przed wami Slender The Arrival, czyli najlepsza gra ze Slendermanem, jaka kiedykolwiek powstała.
Ta produkcja robi wrażenie tak kompletnie. Została stworzona przez studio Blue Easel we współpracy z Wiktorem Sergem, a także Markiem Hadleyem. Zatem potencjał był olbrzymi i myślę, że został całkiem sprawnie wykorzystany. Jest to bowiem adaptacja samej legendy Slendermana, a zarazem kontynuacja The Eight Pages. Przedstawia całkiem interesującą fabułę i myślę, że w warstwie narracyjnej to właśnie The Arrival wykonało najlepszą pracę. Generalnie sama historia rozpoczyna się tuż po zakończeniu The Eight Pages, a wcielasz się tutaj w przyjaciółkę dziewczyny, która była protagonistką The Eight Pages, imieniem Kate. I generalnie naszym zadaniem jest po prostu śledztwo, by dowiedzieć się, co tak naprawdę stało się z naszą przyjaciółką. Historię tą będziemy obserwować z poziomu naprawdę całkiem ładnych i interesujących lokacji, bowiem grafika, nawet mimo tych wielu lat, które ta gra ma na karku, dalej jest całkiem przyzwoita. Niekiedy będziemy oglądać taśmy VHS przedstawiające przeżycia innych ludzi, w tym Kate. Sama rozgrywka tutaj przedstawiona była w zasadzie taka sama jak w jakimkolwiek innym indyku. Generalnie był to swoisty symulator chodzenia, tylko że stawał się niekiedy coraz bardziej powtarzalny. Mimo tego, że co niektóre sekcje gry były całkiem kreatywne, tak jak na przykład pokój z generatorami, który jest jednym z bardziej przerażających elementów tej produkcji. Tak więc podsumowując, Slender The Arrival myślę, że było całkiem solidną rzeczą, tym bardziej jako iż dostaliśmy wreszcie coś oficjalnego ze Slendermanem w postaci gry. I fajnie, że było to doświadczenie dłuższe niż coś na 10 minut. Może nie było to jakaś super długa gra, ale kto oczekiwał długiej gry od takiego indyka? Była to po prostu przyzwoita produkcja i w zasadzie ostatnia dobra gra ze Slendermanem, jaka kiedykolwiek powstała. Jednocześnie ten konkretny fakt przyczynił się do przyszłego upadku tej legendy, ale o upadku porozmawiamy sobie innym razem. I to całkiem niedługo. Na sam koniec chciałbym zająć się pojedynczymi tytułami wydanymi w przeszłości na telefony. Pierwszymi trzema produkcjami będzie trylogia Slenderman Origins wydana przez Big Zur Games. I tak, miejmy to już za sobą, tytuł jest tutaj nadany trochę na siłę, bo za bardzo te gry nie eksplorują wątku pochodzenia Slendermana. Znacznie lepiej robiło to Haunted Memories. Memories, co? I nie, to wcale nie były jakkolwiek jakieś mega dobre gry, bo były całkiem powtarzalne. Jedynka i dwójka to w zasadzie tak samo jak Doom 1 i Doom 2. Dobra, ubliżyłem Doomowi. Przepraszam, kocham Dooma. Rozumiem przez to, iż jedynka i dwójka to tak jakby dwugra. To jest dosłownie to samo. Chociaż dwójka jest znacznie sprawniejsza i jednocześnie bardziej interesująca. Obydwie gry rzucają nas po jakichś średniowiecznych miejscach, coś koło tego, jakieś wioski, zamczyska i tym podobne, co jest naprawdę interesującym powiewem świeżości w odniesieniu do poprzednich gier. Fajne jest też to, że nie korzystamy z latarki, tylko z lampionu, a naszym celem jest zebranie dzieci czy coś. Trójka jest najgorsza i generalnie spaprała cały ten koncept, bo rzuciła nas do jakiejś nawiedzonej nowoczesnej rezydencji koło, nie wiem, 2015 roku. I w tym miejscu koncept zamienił się już w typowego fangame'a ze Slendermanem, z latarką i tak dalej, chociaż tutaj był jakiś licznik stresu, który był na tyle wkurzający, że chyba zabił tą grę. Chociaż w całkiem ciekawy sposób korzystała ona z obrazów wykreowanych na rzecz creepypasty, takich jak Krwawa Mary i tak dalej. Reszta gier na telefony to zwykłe krapy, poza Slender Rising. Czyli w skrócie, niedługie, jednak całkiem niepokojące doświadczenie. Całkiem interesująco zrobione, z fajnym settingiem i to tyle. No i to w zasadzie tyle. Przebrnęliśmy przez większość najbardziej interesujących gier o Slendermanie, jakie kiedykolwiek powstały, jednocześnie zahaczając o te gorsze produkcje, które powstały po wydaniu The Eight Pages. Myślę, że najlepszymi dwiema grami są oczywiście Slender The Arrival, a także Haunted Memories, mimo faktu, iż ta druga gra nigdy nie została ukończona. A jakie jest wasze zdanie w tej kwestii? Która według was gra ze Slendermanem jest najlepsza, a która najgorsza? Napiszcie swoje zdanie w komentarzach na dole. W razie czego jest to takowa pierwsza część większego pomysłu, który mam w głowie, ale jakaś kolejna część, którą tworzę od jakiegoś czasu, wyjdzie na kanale jakoś w kwietniu, ale myślę, że będzie to całkiem ciekawy film. Musicie jeszcze chwilę poczekać. Tymczasem, moi drodzy, ja bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu. Jeżeli dotrwałeś do tego momentu, to napisz w komentarzu łysy z lasu. Także zostaw kciuka w górę pod tym filmem oraz suba na kanale, jak jesteś tutaj nowy. No bo chciałem dobić tych 150 tysięcy widzów do moich urodzin 19 kwietnia, albo na jak najbardziej zbliżyć się do tego progu. Tymczasem, moi drodzy, ja się będę żegnał. Dzięki jeszcze raz za oglądanie, mówi do was Mondar. Wpadajcie jeszcze na mojego Instagrama, są resztę, wszystkie linki macie w opisie. Trzymajcie się ciepło, miłego ciągu wam wszystkim. Cześć!